Zebrałem 80 graczy w 10 kołach stworzonych z VAT-u. Opuszczenie koła oznacza odpadnięcie z gry. Ostatnia osoba w grze wygrywa 500 zł. Proszę Państwa, witam w kole. Osoby, które przekroczą tę linię, odpadają z dalszej rozgrywki. Czas start! A jak wyjdę z Yumi i że ona będzie za ringiem, to ona też odpada, no. Saga! Była jeszcze jedna zasada. Osoba, która zabiła innego gracza, automatycznie odpadała z gry. Wydaje mi się, że to dlatego Hawat został obity prawie do zera. Ale to nie on odpadł jako pierwszy. Dobra, Netflix odpada! Pierogi odpada! Cały czas gdzieś w ringu krył się niewidzialny Timo z Yumi na plecach. Uba, czekaj, przeniosę go sobie. Oni to robią, o lol. O dobra, jest, jest, jest. Jest, odpada i Saga, i szarlatka! Hawat wraca do koła, bo został zabity i co? Do dalszej rundy przychodzi Bezu, Kaptyn i Nestor. Gratulacje. Uuu, Yumi już się chowa, dobra. Dobra, Neymiś wypadła. Tościg na granicy. Ten Alistar coś czuje, że będzie tutaj robić pogrom. Dobra, Alistar cały czas żyje. Ale była granica dosłownie milimetr. Dobra, Alistar szmol coś tam wypadł. Co tu się jeszcze wydarzy? Jest jeden Alistar. W ogóle raptor schowany. Dobra! Jeszcze biedny raptor został z Yumi na plecach. Tak blisko. Black Shield został użyty. Oj, Kamila, ja bym strzelał. Gdzie on? Jak się schował w redzie? No niestety, zarówno raptor jak i Kamila odpadają. Uder wypadł. Dobra, granica ja się odpada. Wejdź zabija, wejdź odpada. Dobra, wypchnąłem, Orna wypchnąłem. Dobra, Ezreal, musimy to jakoś dobrze ograć. Wypchnąłem Gragasa, wypchnąłem Gragasa. Wypchnąłem go, wypchnąłem go. Dobra, Archie już odpada. Zajebiście. Fizz odpada. Uważaj się na Alistara, żeby go nie zabić. Ghost odpalony. Dobra, Vayne odpada. Ajajaj, blisko. Dobra, Twitch odpada. I ta trójka zostaje. Proszę Państwa, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Buff Game. Buff Game to jest taka aplikacja, dzięki której zbieracie punkty grając w wasze ulubione gry, a potem te punkty wymieniacie na nagrody. Możecie zbierać punkty grając w Ligę, Valoranta, PUBG, Dotę, nawet Minecrafta. A jakie nagrody możecie zgarnąć? Wejdźmy sobie w Marketplace'a. No i na przykład możemy dostać walutę do PUBG Mobile, do Robloxa, gierkę Paradise Lost, DLC do Dying Lighta, Graveyard Keepera, Wormsy, Dirta, Among Usa, albo na przykład V-Bucksy do Fortnite'a. Tak sytuacja wygląda w danej minucie. Natomiast te nagrody są restokowane, także się zmieniają. Buff jest apką autoryzowaną przez Overwolfa. Jest bezpieczna, nie jest żadną kryptokoparką. Pokażę wam jej wpływ na mój komputer. Mamy tutaj Overwolfa, którego skład wchodzi w buff. I widzimy, że on zużywa 0,3-4% mojego procesora i 336,7 MB pamięci. To tyle. W buffie mamy ostatnio sporo nowości, na przykład totalny redesign całej aplikacji i strony internetowej oraz możliwość nagrywania highlightów, waszych killi, śmierci oraz akcji, które sami chcieliście zapisać. Także jeśli jeszcze nie korzystacie z buffa, a chcielibyście zbierać punkty i wymieniać się na nagrody, to zapraszam do linka w opisie, a my wracamy do odcinka. Część z grup od razu ruszała do ofensywy, kiedy tylko zaczynała się runda. Natomiast były też grupy, które współpracowały ze sobą. No to czekamy. No to sobie poczekamy. Dobra, no to kończymy w takim razie tę rundę. Gratulacje, przechodzicie wszyscy dalej. Pierwsza taka drużyna. Wśród graczy były grupy, które chciały nas przekupić zmianą awataru i ników na Discordzie. No dobra, ja was też kacę, ale niestety nie mogę was przepuścić tak bez niczego. Czas start. Chyba to ty... Dobra, już. Wilk też odpada, Friki na sus. Dobra, co się teraz będzie działo? Nie. Joki potrój! Dobra, ta Nidalka zaraz może umrzeć, a jak kto ją zabije, ten odpada, pamiętajcie. Dobra, co jeszcze się wydarzy? No i niestety nie wystarczyło już szczęścia, Mordekaiser odpada. I ostatnia Nidalka, oni chyba nie za bardzo mogą jej coś zrobić, żeby nie zabić. Dobra, ale... Rolex odpada! Single. Ja bym szczerze zostawił tą czwórę. Tak. No dobra, czyli wychodzi na to, że ta czwórka przechodzi dalej. Żeby urozmaicić trochę rozgrywkę, jedna z grup miała stoczyć swoją rundę na midlane'ie wraz z minionami. Dobra, widzę, że tutaj na razie pacyfiści nic się nie dzieje. Czy chcecie powiedzieć, że będziemy przez 40 minut siedzieć i patrzeć, jak się nic nie dzieje? Mamy czas. Widzieliście najbardziej epicką mapę, najnudniejszego meczu, jaki jest możliwy. O, jak to będzie zmontowane, to wszyscy będą zadowoleni. Zobaczymy ten montaż. Dobra, gratulacje, wszyscy przechodzicie do następnej rundy! Yes! Gwiazdą tej grupy graczy miał być Kraiser, który deklarował, że jest pokojowo nastawiony, tymczasem piknął Alistara i zrobił to. Czas start. O i proszę państwa, The Fighter już odpada! I jeszcze jeden Alistar, stopy grafa odpadają! Halo, dlaczego mnie bijecie? Dobra, Szymon, KL odpada! Morgana odpada! Kwikuśny Tomuś odpada! Kraiser! Chciałbym tylko powiedzieć. Ale słuchajcie, wszyscy, których Kraiser wypchnął w tej rundzie, w kolejnej będziecie mogli się zemścić. Podobnie jesteśmy w kole, poza jego granicami stoją osoby, które wypchnęliście w poprzedniej rundzie. Osoby, które odpadły, mogły zemścić się na naszych graczach, wyciągając ich z ringu, ale nie mogły wchodzić do środka. Macie minutę? Czas, start! Hawat, który piknął Blitzcranka, nie wziął Q i nie chce w ogóle się mścić. Saga? A ściana! Ściana! Ściana wiekru po raz kolejny!
Mestur, bardzo blisko krawędzi, ale niestety się nie udało i koniec czasu, minuta minęła. W takim razie cała trójka naszych ocalałych przychodzi dalej, gratulacje. To jest wasze koło. Macie minutę, żeby ich wykupić z tego koła, czas start. Huk trafiony! Szalone podejście teraz z drugiej strony, jeszcze ma 13 sekund, Shao został zdecydowany. Czemu nam Shao pomaga? No właśnie, Shao w tej rundzie postanowił piknąć Wukonga i blokować screenshoty dla naszych graczy. No ale niestety nie wszystko udało mu się zablokować. Dobra, tościg odpada! Next i piaseczna, przechodzicie do next rundy, gratulacje. Aniris trafiony, ale nie wyleciał, Shao uratował, o kurde. Jak go odsalił flashem! Coś teraz? Blitz coś ogra? Wyrzucił go! Tak jest! Aniris wypada! Czas start. O kurde! Ale ruszyli! To będzie ciężkie. Jo! Ale niezgranie! We trzech próbowali, niestety. Fizz jest zbyt smukły. Flama została wykorzystana. Blitz trochę nie trafia zza ściany. Jest trash! Przerzucenie! Tak jest! Mam go! Ej, miniony! Oni go zabiją! Trafiony! No, Żbiku, wyszedłeś niestety. Ja robię pauzę, w Timo wejdzie i będziemy mieli 20 sekund jeszcze, żeby jego zabrać. Ale Timo, no nie idź pod turetem, co ty? Ja pierdolę. Wyleciał, dobra, szybko poszło, proszę państwa. Czyli okazuje się, że z tej grupy nikt nie przechodzi dalej. Ta drużyna w poprzedniej rundzie dogadała się i nie walczyła między sobą. Dlatego w tej rundzie to ja i Shao będziemy mieli zadanie wyrzucenie ich z ringu. Dobra, odpada! Mam Yomi, Shai! Piesiek i Yumi odpadają. I rapido odpada! No co ten krab? Ej, dobra, Veigar wyszedł. 8 sekund. Wyszedł? Okej. Co się dzieje? A nie wyszedł! Zbejtowałem go słowami! Nie, no jest 7 minuta filmu, a ty nadal nie subskrybujesz? Proszę tutaj kliknąć ten czerwony przycisk. A teraz zobaczmy skrót kolejnych grup. No ja pierdzielę, jak dostał z klona! Nie. Ja jeszcze go jak was zastanuję, to... Teraz obydwa huki zablokowałem i jednego klonem, jednego sobą. Żegnam, oj, pani Paula. Ej, co jest? Mam. Dobra, kto odpada? Narcysia. Nie, dobrze. Czas start. Pierwszy huk nietrafiony. Drugi huk nietrafiony. Trzeci huk trafiony, ale niestety nie na tyle daleko. Ej, ale tu nie wolno. Marceliszek, co się stało? No, bo rzucił kurde tego teleporta. Kraiser cały czas jest w grze! Shao będzie mu pomagał. 3 sekundy, czy ktoś jeszcze zdąży rzucić huka? Koniec czasu, proszę państwa! Kraiser i Bubbles przechodzą dalej! Do trzeciej rundy dostało się 25 najlepszych graczy, ale do półfinału mogło trafić tylko 5. Tym razem waszym kołem będzie Dragon Pit. Ostatnia osoba w kole przychodzi dalej. Sęk w tym, że wasi przeciwnicy będą myśleli, że grają normalnego drafta. Czemu nie mam 4 hile? Czemu jest Pierstrak na Akshanie? Wraz z Shao robiliśmy co mogliśmy, żeby nie wyjawić naszej drużynie sekretu. Wychodziło różnie. Ej, ale oni nie mają junglera. No to inwadę. Nie, oni chyba nas nie zrozumieli, Shao, bo zobacz, jakie interki piknęli. To jest... Co jest? Kupię wam skina, tylko idźcie sobie. No way! Mamy tutaj tych zakładników. Jebnąć, tak? No. Ale to, nie, no nie ma temu. A jest! Jest! No jest, no to dobra, ja mam... jedziemy! Nie, to powinno tak wyglądać? Chciałam sobie sprzedać. Yumi! Yes! Kraiser przechodzi dalej! W drugiej grze moja drużyna szybko rozkminiła ukryty cel zabawy. O, idą. O, to Dragon Pit. Ej, czekajcie. Czy środkiem to nie mają być w kolei, mamy ich nie wypchnąć? No i co, gdzie wy ich widzieliście, co? Dragon Pit. Ale kto, bot? No wszyscy. Karma. Mam ich zabić po prostu. To jest ten challenge. To jest tako. I sprawdźcie Baron Pita przy okazji. Ej, bo to jest Timo! Potrzebujemy soczewki w sumie. Oni są w Dragon Picie jeszcze! Jest! Znaleźliśmy go! Zabijamy to szybko! Dawaj. On teraz nie zniknie już, nie? Ej, dobra, wyszedł! Gratulacje Yumi w takim razie. W tej grupie nieco dłużej zajęło rozwikłanie tajemnicy tej rundy. Ale też z Shao robiliśmy co mogliśmy, żeby ich zmylić. Co zaczyna, Szako? Nie wiem, on znaczy Dreda zaczyna powinien. Może on uznał, że jak ma te trapki, to nie potrzebuje smajta. Ej, nie ma go u mnie, nie wiem, uważajcie, bo on jest niewidzialny. A bez hitu. Wbiją na którąś linię w pięciu. Pieszeko gdzieś u mnie tu był, bo trapek był przed chwilą tutaj, znikł właśnie. Gdzie, u ciebie? No bo trapka widziałem, raptory mi podjebali. Ja trzeba sobie sprawdzić Drake'a. Ej, Szako był i Twitch! Co nie tam miałbym stać? O kurwa, tu są wszyscy! Dobra! Yumi była ostatnia, nie? Dobre gratulacje, Yumi! Let's go! Oni chyba myślą, że ze schowanego coś ostało. Nie pokaż się, co gra challenge, kurwa! Jakie kebaby! Ej, co? Co to jest? Let's go! Nie mam many, kurwa, ty! Bo oni serwują, że ze schowanego jakieś...
Nie, to i podjebał! Esso, sito. Co tu się dzieje? Dobra, GG. GG! W takim razie Dark Knight przechodzi dalej. Finalna grupa zawodników zamiast w Dragon Picie miała schować się w Baron Picie. Tylko uwaga, bo Sion ma pasywę, nie? Ignite. Uwaga na pasywę! Ale on jest strong! I odsuńcie się od niego. Jest! Gratulacje, kapty, przechodzisz dalej. Finałową piątkę zgromadziłem w jednej drużynie i zaprosiłem do niewielkiego koła. Tylko dwie osoby z tego grona miały dostać się do finału. Witam, ostatnie dwie osoby w tym kole przechodzą dalej. Dobra, to powodzenka, idę po kawę. Dobra, korzystając z tego, że teraz pewnie będziemy mieli bardzo dużo czasu, niech każdy powie, na co chciałby przeznaczyć potencjalną wygraną. Zacznijmy może od Senseja. Ja chcę wydać 500 zł na rozbudowanie mojego studia, gdyż jestem mało rozpoznawalnym streamerem i youtuberem. Ambitny cel. Dark Knight, a ty na co wydasz? Ja wydam na swoich kolegów, którzy byli na początku. Pozdrawiam, Sker. Dla siebie zostaje 350, a dla trzech koregów po 50. Szczytny cel, okej. Krajzerku. Coś sobie odłożę, jakiś miły prezent dla dziewczyny kupić. Resztę myślę zainwestuję również w kanał na Twitchu. Aneksa. 250 zł przeznaczę na monitor dla mojej dziewczyny, bo zbiera teraz. No a resztę no to przepiję. To jest ambitny cel, taki polski, podoba mi się. Na sam koniec jako deserek zostawiłem nam kaptyna. Połowa dla Bezo, tak jak się umawiałem. Resztę pewnie przeznaczę na przyjaciół. Z tej reszty kupię sobie Primogen. O Boże, uzależnienie to jest, chłopaki. Słuchajcie, no ta gra może potrwać długo. Pytanie, czy ktoś się śpieszy? Czy ktoś może chciałby opuścić rozgrywkę w zamian za jakąś nagrodę? Nie ma opcji. Hodo, mam dla ciebie trade offer. No. Mogę wyjść z tego kółka pod jednym bardzo ważnym warunkiem. Tak. Że dostanę 500 zł. Nice try. Ja rzucam pierwszą ofertę. Symboliczny mystery skin dla osoby, która opuści tę grę w ciągu najbliższej minuty. Pana to, pan, wyszedłem z kółka, jest co kurwa! Mamy skina, mamy skina! Dobra, dostaniesz, ale to ostatni raz, kiedy tak mnie wychuj... dzisiaj. Dzisiaj! Weź ktoś jeszcze postaw Warda pomiędzy naszymi kontrolkami. Ty, a ja Warda nie kupiłem. To pójdź do bazy, kup sobie Warda. Pójdź do bazy, kupić. Tak, no już idę. Byłem blisko. Dobra, słuchajcie. Nie chcieliście mystery skina ode mnie, no to podwyższam swoją ofertę. Nie. Jest do zgarnięcia Hainun Victor Emerald Chroma. Nie. Podziękuję. Musisz grubej rury, Kodo, jakiej grubej oferty dawać. Kodo, mogę wyjść za 105 euro. Poszedł na kurs walut specjalnie sprawdzić. Dobra, słuchajcie. Wchodzimy na wyższy level. Waszym zadaniem od teraz będzie poruszanie się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bez przerwy. Kto się zatrzyma lub zmieni kierunek ruchu, odpadacz. Nowa zasada wchodzi w życie od teraz. Dobra, Dark Knight już odpada. Widziałem to. Don Kraiser, widziałem to, odpadasz. Jak to? Zatrzymałeś się. No i łatwo, proszę państwa. Czyli teraz trzej gagatkowie. Aneksa zmienił kierunek ruchu i odpada! Co się stało? Kapten i Sensei przechodzą tak szybko? Mogliście dostać darmowe skiny, mogliście coś wygrać. Niestety byliście zbyt greedy, no i wychodzicie z gry z niczym. Do wielkiego finału dostał się Kapten i Sensei, ale nagroda była tylko jedna. Witamy w wielkim finale, wielkie będzie też koło. Obaj macie 10 levele i przedmioty. W przeciwnej drużynie jesteśmy my, pamiętajcie, że nie możecie nas zabić. Który z was przetrwa dłużej w kole, ten wygrywa czas start. Jedziemy z nimi, najpierw musimy ich znaleźć. O kurwa, Ghost od razu odpalony. Dobra, jest znaleziony Sensei. Od razu erkę odpalił. Dobra, jedziemy z nim, zobaczymy czy się uda coś. Czy wchodzi jakiś damage w ogóle w niego. Ignite mu pierdolne, co? Ty, on jest twardy chuj. Czekaj, ja go jem na tyłu, ja go jem. Jest też kapten, on z nami pogrywa. Który to prawdziwy? Nie wiem, który. Dostał staki. Uwaga, to są trapki. Bo ja Szako, twój klon mnie napierdziela i zaraz zginę, weź go. Ty, jednak mamy jakiś damage. Ej, uwaga, pacynki, są trapki. Pacynki. Te pacynki biją w cholerę. Ej, dobra, tu jest gdzieś kapten. Jest kapten, czy dokończamy tego? No, on ma jeszcze guardiana. Ja o, zabił mnie! Zabicie, proszę państwa! No nie! Dyskwalifikacja przez zabicie. Finalnie zwycięzcą tego odcinka jest kapten. I jak ktoś mi powie, że ustawiane, to pierdolne przez łeb. Sensei, czy było ustawiane? No właśnie. Czyli w takim razie żegnamy się z Senseiem, a w kole zostaje tylko i wyłącznie kapten i to on wygrywa 500 zł. Gratulacje. Mówiłeś, że wydasz na przyjaciół, nie? Na przyjaciół i 250 dla Beza. Dobra, to czekam na przelew w takim razie.